Jaszka, to znowu jak ucieli, widzę was serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zobaczymy, jak mi pójdzie próba stworzenia największego, potężnego, cudownego zakonu krzyżackiego w Age of Civilization 2. W ogóle była taka próba u mnie na kanale? Nie, nie było. Próbowałem nagrać, ale ostatecznie to nie trafiło na kanał, bo to wyszło jakoś dziwnie. Dobra. Cóż, lecimy z tym czymś. Chciałem powiedzieć wiatrem, ale nie wiem czemu. Dobrze, uznajmy, że są to głębsze rozkminy filozoficzne, nie na moją głowę. No to ja sobie tutaj wszystko na start ogarnę i widzimy się za jakiś czas. Dobrze, zatem trochę zbierałem funduszy, które wykorzystamy w jakże szczytnym celu. Oczywiście mowa tu o wojnie z księstwami pomorskimi. Powinno to przejść bez większych problemów. Powinniśmy wejść jak do siebie. Dobrze, teraz podzielimy naszą armię na dwoje i po wojnie. 100% terenów zajętych. Kurczę, więcej nie możemy. No to zajmiemy aktualnie ziemię do Szczecina. Generalnie się trochę porobiło, bo kiedy ja sobie spawiłem spacją, okazało się, że Rzeczpospolita wypowiedziała nam wojnę. I nie wiemy aktualnie, czy do tej wojny przypadkiem nie dołączy Mazowsze. Jeśli dołączy, będziemy mieli gigantyczny problem. Dobra, koniec tej wojny. Starczy już. Myślę, że to będzie uczciwa oferta. Dać rozejm z Polakami. Tak się składa, że Polacy wypowiedzieli nam tą wojnę w idealnym momencie. Dla nich, właściwie w ostatnim, mamy sojusz z Węgrami, który bez dwóch zdań może zaowocować upadkiem Królestwa Polskiego. Ale na razie nie dojedziemy Polaków. Mamy inny, rzekłbym, atrakcyjniejszy cel. A mianowicie leżącą Brandenburgię, która poległa pod naporem Saksonów. Ale oczywiście na wojnę potrzebne będą nam fundusze. I cyk, tyle pozostało z wielkiej Brandenburgii, czyli nic. Ajajaj, stało się to, czego bardzo nie chciałem. Czesi wypowiedzieli nam wojnę, a razem z nimi Szwedzi. Oczywiście Czesi bardzo szybko pożałują tej decyzji, ponieważ zaprosimy do wojny naszych serdecznych przyjaciół, czyli Węgrów. I myślę, że oni raczej nie odmówią takiej możliwości wjazdu plecy. Nasze zwycięstwo jest oczywiście całkowite. Ja sobie zażyczę Śląsk z Łużycami oraz Pragę. Myślę, że ten stan rzeczy będzie bardzo dobry do zaakceptowania przez obie strony. Znaczy nie, oczywiście mam na myśli nasz zakon krzyżacki oraz Węgrów. No i tyle, triumf całkowity nad Królestwem Polskim. I my oczywiście bardzo chętnie tutaj dogadamy w kwestii
tychże rozmiarów oczywiście, prawda? Chociaż może to zostaw. O! I tak jest cudownie. I tak oto Mazowsze dostało się w całości potężnemu zakonowi krzyżackiemu. Wybaczcie, co się stało, ale przy nagraniu siadło mi audio. Następnym wydarzeniem była wojna rozpoczęta przez Livonian Order, czyli zakon kawalerów mieczowych znajdujących się na Inflantach. Konflikt ten został zwieńczony inwazją krzyżacką na Inflanty i zwasalizowaniem kawalerów mieczowych. W ten sposób Wielki Mistrz zabezpieczył sobie Inflanty. Następnym posunięciem Wielkiego Mistrza była ekspansja w stronę państw Rzeszy Niemieckiej. Jego pierwszą ofiarą miała paść Saksonia, która jednak stawiła mężny opór i nawet zaczęła wojnę wygrywać ze znaczną przewagą, co zaowocowało wezwaniem na pomoc Węgrów i to z ich pomocą udało się zająć tereny Saksonii. Później uwagę Wielkiego Mistrza przygarnęły w sprawy wschodnie, a mianowicie rozszerzanie i tak dosyć osłabionych wpływów zakonu kawalerów mieczowych, z którymi podpisano unię i zostali włączeni do państwa krzyżackiego. Zajęto ziemię Republiki Pskowskiej oraz kilku mniejszych państewek, w tym dwóch księstw biskupich oraz wolnego miasta Rygi. Unia ta zrodziła jeden problem, brak połączenia lądowego i Wielki Mistrz łapczywie zwrócił swoje spojrzenie w kierunku Wielkiego Księstwa Litewskiego. Twierdził, że połączenie dwóch obu państw jest na ten moment priorytetem i będzie trzeba do tego dążyć za wszelką cenę. Decyzja ta zaowocowała wypowiedzeniem wojny Wielkiemu Księstwu, jednak bez udziału Królestwa Węgier, ponieważ Wielki Mistrz obawiał się, że Węgry mogłyby zbyt urosnąć siłę na tym konflikcie. Był to bardzo długi konflikt, jednak ostatecznie udało się pokonać Wielkie Księstwo Litewskie, dzieląc jego ziemię na dwie części. Część finlandzką, gdzie pozostała ona odcięta od reszty, która została zepchnięta nad Morze Czarne. W ten oto sposób Wielki Mistrz zajął większość ziem litewskich z Wilnem na czele. I tak się zakończyła historia zakonu krzyżackiego w Age of Civilization 2. Jak się wam ten materiał spodobał, zachęcam was do zostawienia swojej opinii w komentarzach. Tymczasem to byłoby na tyle. To byłem Jagu Ciel i do zobaczenia w następnych materiałach.